Cześć! Dzisiaj zmontuję swój nowy komputer. Oczywiście to będzie pierwszy etap rozbudowy tego komputera. W następnych miesiącach będą kolejne etapy, bo wiadomo, że pieniądze nie rosną na drzewach. I tak, zakupiłem nową płytę główną. Taka, jaka ma być już w tym komputerze, zasilacz. Też konkretny, pamięci RAM. Takie, jakie chciałem, żeby były w tym komputerze. A procesor? I tylko, żeby to już uruchomić, żebym mógł z tego korzystać. Taka budżetowa trochę wersja, ale myślę, że i tak będzie ogromny postęp a propos starego komputera. Na razie karta graficzna idzie ze starego komputera tymczasowo. W następnym miesiącu nowa karta graficzna i dysk twardy Samsunga, który już znacie, 500 giga SATA. Ale już o nim wspominałem w wcześniejszym odcinku a propos rozbudowy starszego komputera. No co? Więc zaczynam składać komputer. Ryzen 3 1200 model budżetowy. Ja już to otwierałem wcześniej. Spatrzyłem, co jest w środku. Teraz razem zobaczmy. Instrukcja montażu. Procesor wraz z naklejką marketingową. Można sobie na obudowę nakleić, ja nie lubię takich rzeczy na obudowie. Ale kto co lubi, to już jego sprawa. Dobra, to jest chłodzenie. Wyciągnięte z opakowania. Tak to wygląda w ten sposób. Logo AMD. W droższych wersjach procesorów dołączana jest druga wersja z LEDami, z podświetleniem LEDowym. Około czerwony pasek i się logo chyba świeci na czerwono. Zobaczcie, nie ma tutaj folii na procesorze naklejonej. Na chłodzeniu, tam gdzie jest pasta nałożona. Brak folii, tam gdzie jest pasta nałożona fabryczna, to idealne rozwiązanie dla T-Volta. Ci, którzy go śledzą od lat, wiedzą, o co chodzi. Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 2 razy po 8 giga 3200 MHz taktowane. To jest podświetlenie RGB. Płyta Gigabyte B450 Aorus Elite z podświetleniem RGB, socket AM4, chipset B450, jak nazwa wskazuje. W tym momencie widzicie najistotniejsze parametry tej płyty. Resztę możecie zobaczyć na stronie producenta lub w linku, który podam wam w opisie filmu. Najwyższy czas rozpakować te pudełko, zobacz co jest w środku. Płyta główna. Pod spodem mamy resztę elementów. O, tu widać dokładnie. Instrukcja szybkiego montażu, akurat tu w ręku trzymam teraz śrubki do dysków M2. Instrukcja. Szybki montaż, dokładna instrukcja do całej płyty głównej. O, płyta. Czy w tych czasach nie było można dorzucić pendrive'a jakiegoś najtańszego, pendrive'a z Chin, z danymi? Ułatwiłoby to sprawę z montażem, z instalacją sterowników.
A tak to trzeba na jakiś laptop rzucać to, szukać, na pendrive'a robić płytę. Okej, okay. Tu mamy SATA kable do podłączenia z końcówką zgięty, jeden ze skrzywioną końcówką. Super sprawa. Logo Aurusa na obudowę. To moim zdaniem można nakleić. To jest fajnie, wygląda ładnie. Dobra, czas wyjąć tą płytę z folii. Zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. Trochę to się trzyma, ten plaster, ale zaraz sobie z tym poradzę. Wow, śliczna, moim zdaniem jest piękna ta płyta. Nie wiem, jak wy sądzicie, logo, wszystko elegancko wyeksponowane. W tej folii się oczywiście tu próbuję ją ściągnąć, ale nie będę tego robił teraz, bo to nie ma co. 4 sloty na kości pamięci. Wejście na dysk M2. SATA porty wejścia. Ich jest kilka tutaj. Tak w skrócie. Fajnie rozmieszczone to wszystko. Widać, że wejście na dodatkowe podłączenia wentylatorów, nie wentylatorów.
Okej, komputer złożony, jego tam skonfigurowałem, podłączyłem, uruchomiłem, działa. Jest wóz w montażu, bo już trochę rzeczy zmontowałem na nim. Na drugi kanał Zedzor Game, zanim ten film skończę. I myślę, że teraz już jest dobrze. Myślę, że karta graficzna wyjdzie nowa za miesiąc, to już w ogóle będzie super. Do tego dysk M2 za jakiś czas. Nowy system operacyjny. Professional Windows, Professional, nie Home. Bo teraz mam Home'a, a chcę Professionala. Ze względu na parę szczegółów opcji, które są w Professional. Jakie, co i jak, to już opowiem, jak będę miał ten system. Zrobię jakiś odcinek. A propos benchmarków. Tutaj nie zamieszczam w tym odcinku, żeby go nie przedłużać. Zrobię oddzielny odcinek, gdzie potestuję ten zestaw. Pokażę, jak w grach, w programach on funkcjonuje. Na spokojnie, coś przygotuję fajnego, treściwego. Postaram się przygotować. Zobaczcie, jeszcze jak LEDy ładnie świecą. Można je programować według swojego uznania. Ja wybrałem czerwony kolor. No. Jak już zamontuję to w obudowie docelowej, gdzie już to zrobię oddzielny program o LEDach, odcinek, i wtedy już jak programuję, jak ustawiam, jak podłączam wszystkie LEDy, które tam będą, i wtedy dopiero już dokładnie sobie omówimy wszystkie te opcje związane z LEDami. Tak na przyszłość, żeby coś się działo na tym kanale. I ma być więcej też odcinków, od razu mówię, zrób to sam. Jeszcze myślę, że jakieś półtora miesiąca i tak będę się powoli coś fajnego pokazywał na moim kanale. Bo chcę, żeby ta środa była taka techniczna, fajna. Poradniki będą, myślę nad nim, nad czymś fajnym, nowym. Rozwiązanie jakichś tam spraw, problemów. Fajne swoje patenty pokażę. Coś, czego raczej chyba jeszcze nie było na YouTubie, albo jak były, to w inny sposób ja to robię, więc pokazuję też to. I na tyle, na razie, cześć, pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj ten kanał i napisz komentarz. Może się pochwal tym filmem kolegom. Może warto, może ich to zainteresuje. Na razie, cześć, pa.